Czy na pewno się powiększyliśmy? Ojciec Albert wszystko powie, bo do niego przybyło ponad 200 Pielgrzymowanie w ogóle jest jedną z ważnym elementem religijności nie tylko w Polsce. Pielgrzymowanie jest i we Francji, i we Włoszech, i w Niemczech. W Polsce szczególnie uroczyste i ważne. A ta pielgrzymka, którą teraz witam, ta pielgrzymka 303 warszawska, no ona zrobiła przez te 300 lat ogromną pracę duszpasterską, zwłaszcza w trudnych okresach Polski. Podczas rozbiorów Częstochowa stała się wtedy rzeczywiście miejscem zjednoczenia Polaków, a także dzisiaj jest ważną rzeczą, żeby ludzie pielgrzymując pogłębiali swoją wiarę i dawali świadectwo wierze Kościoła jako takiego. Droga Człówko, bardzo Wam dziękuję za Waszą posługę. Braciom, którzy nieśli krzyż, który jest historyczny, który jest niezawisły, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zasługujemy na ogromne szacunek i uznanie. Pielgrzymka była taka rodzinna, poczuło się atmosferę braterstwa. Każdy z nas czuł się dla siebie bratem, siostrą. Byliśmy naprawdę zgraną rodziną, paczką przyjaciółmi. Potrafiliśmy się znaleźć w tej grupie. Ludzi, którzy się w sobie nie znali. A teraz jesteśmy braćmi, siostrami i znamy się po imieniu. W grupie pierwszej pielgrzymowało 7000 chodników, idących po raz pierwszy, 12 osób. No jestem pasterzem, więc tam, gdzie są owce, tam się czuję pasterzem, więc bez względu na to, czy idę z Jasnej Góry, czy do Jasnej Góry, czy gdziekolwiek, no mam radość spotkania z tymi ludźmi, których mogę prowadzić przede wszystkim do Boga, przez ręce Matki Bożej. Pan Bóg przyszedł do człowieka przez Maryję, więc my też przez Maryję chcemy do samego Boga dojść. Nie tylko dojść do Jasnej Góry, ale właśnie przez Jasną Górę, jako pewien obraz tej pielgrzymki, dojść do samego nieba. Właśnie przyszedłem powitać moją ulubioną dziesiątkę niebieską, z którą wiele, wiele lat pielgrzymowałem w 80-tych latach, gdy jeszcze byłem klerykiem i kapłanem i ciągle mam ich w sercu i dzisiaj będąc na uroczystości Matki Bożej, święceniach nowego biskupa jasnogórskiego, naszego ojca Łukasza, przybyłem właśnie powitać tą dziesiątkę i zobaczyć, jak oni pielgrzymują w tym czasie tutaj. Thank you.